Cześć! W tym filmie pokażę, jak zmodernizować sposób włączania oświetlenia w tradycyjnej instalacji oświetleniowej, to znaczy w takiej, gdzie w puszce pod łącznikiem nie ma przewodu neutralnego. Zapraszam na film. Sterowanie, które zaprezentuję, to sterowanie radiowe systemu FN2Wave. System ten jest łatwy w montażu i prosty w obsłudze. W ramach przekaźnika jednokanałowego wielofunkcyjnego mamy aż 3 rodzaje tych przekaźników. 2 dopuszkowe oraz 1 do montażu na szynę DIN. Dopuszkowe przeznaczone są do montażu w puszkach, gdzie występuje przewód neutralny, oraz pod wyłącznikami, gdzie nie występuje przewód neutralny, czyli w bardziej tradycyjnych, starszych instalacjach oświetleniowych. Dzięki dodaniu sterownika do instalacji będziemy mogli nią sterować za pomocą dodatkowych nadajników i pilotów. Ja już jednak wiem, że pod tym łącznikiem są tylko 2 przewody. Zastosujemy więc przekaźnik, który nie wymaga przewodu neutralnego. Demontujemy łącznik pojedynczy. Wyjmujemy przewody z zacisku włącznika. Taką sytuację jak tutaj na filmie na pewno zastaniecie też w swoich łącznikach. Będzie to przewód koloru brązowego lub czarnego, a drugi to przewód niebieski. Choć jest koloru niebieskiego, nie jest to przewód neutralny. W tym przypadku został wykorzystany przewód dwużyłowy z żyłą czarną i niebieską od puszki do łącznika. My dodatkowo założymy koszulkę, aby nie było już wątpliwości, że nie jest to przewód neutralny. W puszce nie występują inne przewody oprócz tych, które były przyłączone do łącznika, wobec czego zastosujemy moduł nie wymagający przyłączenia przewodu neutralnego. Przewody wychodzące z puszki przyłączamy do 2 zacisków zgodnie z oznaczeniami na module. Jeden przewód do zacisku oznaczonego jako L, a drugi do zacisku R. Z tym, że jeżeli się pomylimy i podłączymy odwrotnie, to też będzie układ działał. Ważne jest tylko to, aby te 2 przewody wychodzące z puszki były przyłączone do zacisków R i L. Do zdemontowanego łącznika przyłączamy 2 przewody o długości około 7 cm. Przewody te przyłączamy do zacisku L i S.
to w zasadzie wszystko. Jak widać, banalnie proste. Teraz zaprogramujemy nadajniki. Na czas programowania i sprawdzenia układu na łącznik lokalny założę ramkę i klawisz. Programowanie odbywa się tak samo jak wszystkich innych pozostałych odbiorników tego typu. Dokładne programowanie znajdziecie w playliście F&Wave. Pokażę, jak zaprogramować w jednym kroku przycisk bateryjny, dwa piloty oraz łącznik tradycyjny monostabilny, do którego przyłączony jest nadajnik bateryjny. Naciskamy i przytrzymujemy wciśnięty przycisk programowania. Włączy się przekaźnik i teraz będzie oczekiwał na zatwierdzenie danego trybu pracy. Jedno mrugnięcie oznacza tryb pracy przekaźnika bistabilnego. Wybieramy go, po czym zwalniamy i naciskamy przyciski na nadajnikach. Wszystkie, które chcemy zaprogramować do tego trybu pracy. Teraz krótkim naciśnięciem zatwierdzamy wybór. Po pomyślnym zaprogramowaniu tą jedną lampą możemy teraz sterować przy pomocy tych wszystkich nadajników. Nadajników naściennych, a także pilotów. Funkcja przekaźnika powiązana jest z przyciskiem nadajnika. Każdy przycisk może realizować inną funkcję. Mamy możliwość sterowania maksymalnie aż z 32 nadajników. Tu mam przykład sterowania czasowego tą lampą. Ustawiony jest czas 3 sekund. Gdy naciśniemy przycisk, który został zaprogramowany do funkcji czasowej, lampa będzie świeciła przez 3 sekundy. Oprócz trybu przekaźnika bistabilnego i czasowego, mamy także tryb przekaźnika monostabilnego oraz funkcję sterowania centralnego, czyli tryb zawsze włącz oraz tryb zawsze wyłącz. Przewodów w tej puszce jest niewiele, wobec czego przekaźnik oraz mechanizm łącznika mieści się w puszce głębokiej FI60. Po zamontowaniu łącznika jeszcze raz sprawdzamy wszystkie zaprogramowane funkcje i od teraz możemy cieszyć się już nowym, znacznie nowocześniejszym sterowaniem oświetleniem. Jak mogliście się przekonać, system ten jest łatwy w montażu oraz prosty w konfiguracji i obsłudze. Gdyby jeszcze można było w tym systemie tworzyć harmonogramy, może byłaby taka możliwość na przykład za pomocą funkcji NFC w smartfonie, to byłoby to dopełnienie tego systemu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!